Filmowe lato z Radiem Łódź. Filmowe lato w Radiu Łódź podróżuje po regionie łódzkim, ale naszych bohaterów łapiemy w różnych miejscach, w pracy przede wszystkim. Mieczysław Hryniewicz jest dziś z nami. Dzień dobry, witamy serdecznie. Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich wczasowiczów i tych, którzy pracują w czasie wakacji. I pana właśnie łapiemy w pracy, między zdjęciami, między scenami do serialu Na Wspólnej, w której na co dzień można pana zobaczyć, ale dzisiaj zabieramy w podróż do końcówki lat 80. Wsiadamy w taki charakterystyczny samochód żółty z bocznym numerem 1313 i jesteśmy w Zmiennikach. No jesteśmy w Zmiennikach, to było dawno, jakieś, nie wiem, 40-30 kilo temu. No, nie liczmy. Ale ja z dość nieprzyjemnie oglądam ten... No się wraca pan do tego serialu, czy wręcz przeciwnie? Jest dużo powtórek, za co dziękuję bardzo Telewizji Polskiej, bo to rzeczywiście jest taki serial, że się ogląda i ja nie, oczywiście nikt nie myślał, że tak będzie, ale to tak się stało i niech tak będzie właśnie, niech widzą, nie wiem, następne pokolenie niech widzi, do czego prowadzić może taka właśnie swoboda połączona z głupotą. A wróćmy do początku, jak to się w ogóle zaczęło, że pan trafił do tego serialu, jak się zaczęła wasza współpraca ze Stanisławem Barejem? Zaczęło się bardzo przyjemnie, bo to się nie nazywało wtedy casting, tylko zdjęcia próbne. Było nas czterech. Każdy zresztą gra w tym filmie. No i ja jakby, tak jak mój ojciec mówił, jak zadzwonił tam jeszcze przed trzecim etapem do szkoły teatralnej. Ja mówię, tato, jeszcze jest trzeci etap egzaminu do szkoły teatralnej, a dopiero jestem po drugim. Mówi, ty już jesteś po drugim, to ty jesteś genialny. A nigdy nie mówił do mnie, że jestem genialny, a to się pytam dlaczego. No bo znowu ci się udało szukać wybitnych profesorów. I Stanisława Bareje w związku z tym też? Nie sądzę. Nie, ja nie oszukiwałem. Ja myślę właśnie dlatego, że byłem prawdziwy, dlatego że ja się z Ewą przywitałem normalnie, po męsku. Ja jej nie poznałem po prostu, ale naprawdę jej nie poznałem. Dopiero patrzę, jakiś facet, czyli Artur Barciś, całuje ją w rękę i dopiero wtedy zrozumiałem, że to już było po zdjęciach. I prawdopodobnie to mi też mogło pomóc. Ja jej za bardzo wtedy nie znałem, także że te też. No i to prawdopodobnie mogło mi pomóc w tym, ale to są takie przypadki i ja takich przypadków mam strasznie dużo. Proszę się chwalić, kogo pan jeszcze nie poznał. Jak przystało na człowieka szczęśliwego. Nie, wystarczy, że jest szczęście ze mną, ja nie muszę znać wszystkich. Żeby ono sprzyjało. Jeszcze nie zdradzę może, gdzie jesteśmy, w jakiej miejscowości, w jakim mieście, ale zdradzę, że jesteśmy przy ulicy Stanisława Barei. Krzysztof Ryzlak ze mną. Kutnowskiego Domu Kultury, a więc już wszystko jasne. Witam panie Krzysztofie. Witam serdecznie panią, witam słuchaczy. Czy Kutno powinno być także kojarzone właśnie z filmem i ze Stanisławem Bareją? Mówię także, bo kiedy większość z nas myśli Kutno, myśli też Róża i Święto Róży. Ach, ten film chyba gdzieś jest na kolejnym miejscu. Tak, no nie mieliśmy szczęścia do tego, żeby Kutno było planem filmowym, natomiast pojawia się w kilku filmach pojawia się jako hasło, pojawia się jako miejsce lokacji, chociaż te miejsce nie, pokazywane na ekranie to nie jest Kutno. Natomiast Stanisław Bareja, dlatego że Zmiennicy i w Zmiennikach właśnie to Kutno się pokazuje, dworzec kutnowski, chociaż jest to budynek z grodziska mazowieckiego dworca. To jest niesamowita magia kina, tak, która trochę myli widza, tak. W którym to właśnie wydaje się, że mamy do czynienia w jednym z odcinków też z takim pościgiem, można powiedzieć, za pociągiem, tak, który ma odjechać z dworca w Kutnie i cały czas to Kutno się gdzieś przewija, a tak naprawdę tutaj ekipy na miejscu nie było. Nie było. Nie było i tak często się pojawia. Mogę wspomnieć Agnieszkę Holland także w jej filmie Zabić księdza. Także pojawia się informacja, że w Kutnie jesteśmy w Bazylice Świętego Wawrzyńca. Potem jest, jak dobrze pamiętam, pokazywany Woźniaków, a to także te miejsca to nie jest nasze miasto ani nasza okolica. Wróćmy też do tego, w jaki sposób w ogóle ten serial powstawał, też porównując te produkcje z końcówki lat 80. do tego, co jest teraz. No teraz mamy wysyp seriali wszelkiego rodzaju, wszelkiego typu, wszelkich produkcji polskich i koprodukcji zagranicznych, a na tamte czasy to była wielka rzecz.
nie wiem, czy wielka rzecz, ale wtedy się jeszcze trzeba było liczyć z taśmą, z metrami taśmy. Otóż to. To jest jeden z ostatnich chyba seriali robionych na taśmie. Nie wiem, to była 18, 16, czy jakiś tam miała rozstaw. I trzeba to było wywoływać i wtedy się dopiero widziało, czy jest dobrze, czy nie, bo to teraz jest zupełnie inna technologia. Teraz cały czas podgląd. Od razu się nie trzeba liczyć dubli. No, tylko produkcja może mówić, że halo, halo, już kończymy. No, produkcja czasami nawet mówi halo, halo, dlaczego tylko trzy duble? Czyli to drugą stronę. A wtedy? A wtedy to właśnie im mniej dubli, tym lepiej. Ale oczywiście jakość tej produkcji wtedy i teraz. Po latach serial stał się kultowy. Pan jest absolutnie z tą rolą kojarzony. Też dojdziemy do tego, na ile to jest błogosławieństwo, na ile przekleństwo po latach. Ale jaki był oddźwięk wtedy, w czasie, kiedy ten serial pojawił się? Ja szczerze mówiąc, ja wtedy wyjechałem do Francji. Uciekł pan po prostu. Nie, nie uciekłem. Jak była emisja serialu, to ja dopiero się zorientowałem, że coś jest nie tak, jak byłem już przy okienku, tym wyjściu do samolotu, że ludzie tak na mnie patrzyli i tak... To on? Tak, jakoś tak inaczej, co on tutaj robi, że to on teraz powinien być tam i tam pewnie tę karierę ciągnąć, iść za ciosem i tak dalej, i tak dalej. Ja też miałem taki dość taki degeneracyjny w sobie jakiś element, że właśnie że nie szedłem za ciosem, a jak się nie idzie za sukcesem, nie ma się następnego sukcesu. Ale nie chciał pan, czy tak pozwolił losowi decydować? Szczerze mówiąc, nie dbałem o to. Nie, że nie chciałem, ale nie dbałem o to, nie zabiegałem. Naprawdę nieszczęścia po mnie nie widać z tego powodu. Powiedzmy, magia kina, nie mamy szczęścia do tego. No ale macie ulicę Barei, no i kto ją otwierał? Ja może powiem w ogóle skąd ta ulica, bo... To proszę opowiadać, a będziemy przechodzić też pokazywać, jakie tu są piękne, zielone tereny. Także jeśli chodzi nie tylko o przyrodę, ale mamy też zbiornik wodny, wszystko pan będzie zdradzał. Jak to się w ogóle zaczęło, że ta ulica Stanisława Barei pojawiła się w Kutnie? My o tym dowiedzieliśmy się od człowieka, który wymyślił sobie, żeby w Kutnie ta ulica powstała i doprowadził do tego inicjatywą społeczną. Powstała ulica Barei. No i jak ona powstała, to Przemek zwrócił się do bezpośrednio do mnie, do pani dyrektor wtedy, to jest Mosin-Giewicz, dyrektor Domu Kultury, żeby coś zrobić. No on jako osoba prywatna może dać swoje siły, za przyjaciół, pomóc, jakieś kontakty, no ale niestety przy takich sprawach zawsze są istotne pieniądze, trzeba komuś zapłacić, żeby przyjechać, no różne te sprawy organizacyjne. I my weszliśmy w ten projekt. No i było bardzo ciekawie, bo oczywiście na początek, na pierwszej majówce, chociaż no właśnie, nawet pierwszej majówce z Bareją, bo my ją nazwaliśmy tak, ale nie wiedzieliśmy, jeszcze chyba nie było numerku, że to pierwsza, bo nie wiedzieliśmy, że będą następne chyba. Udało się zaprosić Stanisława Tyma, który tę ulicę tutaj otwierał. Tutaj na tym zielonym terenie były postawione... Tu, gdzie jesteśmy teraz, tak? Tak. Były postawione te sztuczne domki. Też kojarzone przecież. Tak, tak. Z Bareją. Były mównice, były pozoranckie rodziny, ludzie poprzebierani w lata 80., 90. w stroje. Odbył się pochód ludzi, samochodów z epoki. To otwarcie ulicy właśnie się tutaj odbyło. Potem ludzie poszli stąd do Kutnowskiego Domu Kultury i tam odbyła się dalsza część taka piknikowa, gier i zabaw rodzinnych. Będziemy pokazywać też ten zbiornik. I tam odbywała się reszta działań. Natomiast tutaj także, potem, bo ten, mówię, no, w tym roku odbyła się 10. majówka z Bareją. W tym roku online. Tak, w tym roku była online. Zresztą w zeszłym też, no tak nie mogliśmy... Ale pandemia specjalnie przygotowywane. Skutecznie te plany różne pokrzyżowały. Tak, tak, tak. No za to nas aktywizowała do tego, żeby coś wymyślić i zrobić. W tym roku spotkaliśmy się w piwnicy, w klubie lokatorskim na Alternatywy 4. I tam była taka zainscenowana scena, dość długa, różnych działań. I gościem na koniec był pan Kryszak. A Stanisław Bareja na planie? Jaka to osobowość dla członków ekipy, dla aktorów? Nie mam pojęcia. Zdaje się, że on był taki dość łagodny i dość taki i kompromisowy
i świadomy tego, co robi, i że to nie musi być tak do końca perfekcyjne, mimo że się wydaje, że komedia, no Louis de Funès by na pewno nie wytrzymał tego stylu, że ja na przykład, nie wiem, idę w trampkach korytarzem i za dwa dni scenę, za dwa tygodnie mam scenę już we wnętrzu, ale nie mam, mam jakieś sandały czy jakieś inne buty. Ja mówię, a buty by trzeba zdjęcia, te buty są tam 3 godziny jazdy stąd. A on mówi, stary, jak ktoś zauważy, że ty masz inne buty na korytarzu i inne buty w pokoju, to znaczy, że nie warto było robić tego filmu, tej sceny. To nie jest scena o butach. A to zupełnie inne podejście. Oczywiście, że tak, ale też pamiętam, że John Wayne siedzi na, ma tą chusteczkę czerwoną, a w tym samym ujęciu, o, patrzę, siedzi już pan niebieską. Dzisiaj mówimy o błędach montażowych, albo w ogóle koncepcyjno-inscenizacyjnych. Tak, ale dodają smaczku. A jak wyglądała praca na planie? To był serial, który kręcony był w wielu miejscach, czy to był raczej? Był w wielu miejscach kręcony, ale też pan Bareja był ekonomistą. Ja zawsze daję, on by dzisiaj się fantastycznie w filmie wyrabiał. Świetnie, by nie przedłużał. Praca byłaby 8 godzina maksimum, a nie 8 godzina od 8 do 8, byłaby jak najbliżej domu pana Barei. Taki wygodny był. Oczywiście, że tak. Jak scenograf zaprojektował stację na Bielanach gdzieś tam, to pan Bareja mówi, a po co stacja na Bielanach, jak tutaj jest wtedy się nazywało na Komarowa. Tak, taka stacja. Ja przychodzę tam, patrzę, no jest to taka widna stacja, to jak na centrum Warszawy, to aż dziwne. Ale patrzę, że tam do tej stacji już jest przylepiony orzełek i granica państwa polskiego. Czyli ja, już. Tak, ja mówię, ale co to? No zrobimy tutaj jeszcze jedną scenę, tutaj jest na granicy, ale ja jej nie umiem, bo ona nie była w planie ujęta. Ale masz 20 minut, się nauczysz tekstu. I tak było. I oczywiście, kamerę odwracamy na tę stronę, już nie jesteśmy na dystrybutorach, tylko jesteśmy na... tam, nie wiem, strażnicy państwa polskiego, na granicy państwa polskiego. Tak. Czyli tak ekonomiczne podejście, oczywiście. Czyli co możemy załatwić w jednym miejscu, to załatwimy. I nie jechać na drugi koniec Warszawy, także to on by się fantastycznie dzisiaj w sensie ekonomicznym sprawdzał. Produkcja by się cieszyła, producent by się oszczędny. W ogóle też produkcja była rozpisana chyba na 100 parę dni, a myśmy chyba ten film robili mniej niż 60, także to... No to się nie zdarza. Nie wiem nawet, czy on jakąś nagrodę za to dostał, bo boję się, żeby go nie ukarali za to, bo to też jest możliwe. Dzisiaj także odwiedzamy Kutno na właśnie szlaku tego filmowego lata. Myśl postępu? No właśnie, chcę pana zmartwić, bo ona nie przetrwała, bo ona była ze styropianu. Ach, myśl nie przetrwała, no to szkoda. To... Nie przetrwał także pomnik róży, nawiązujący także do filmów Barei, też otwarty na jednej z moich... Nie ma róży bez ognia, dokładnie. Natomiast odwiedziliśmy dzisiaj między innymi dworzec, który w jednym z odcinków jest bardzo silnie zaznaczony, ale jak się okazuje, to kompletnie jest inny dworzec i tam nie kręciliście. No, ale pan jest w tym pościgu, który ma dogonić właśnie pociąg, cała tam kryminalna zagadka i tak dalej. No i jakoś tak się stało, że mimo tego, że de facto Kutno w filmie w Zmiennikach nie zagrało, to bardzo ze Zmiennikami jest Kutno kojarzone. No i pan tam przyjeżdża jak do siebie. Pytają, gdzie ja jestem najczęściej. No, właśnie. Gdzie ja mieszkam, gdzie, czy tu, czy tam, czy w Warszawie, czy w Poznaniu. W Kutnie. Ja mówię, najczęściej jestem w Kutnie właśnie, bo jak jadę do Poznania, to przez Kutno i tego, to. A tam też pamiętam, tacy moi przyjaciele w latach 60. jechali z Francji do Warszawy, z Paryża do Warszawy i zatrzymali się w Kutni w restauracji na dworcu. I mój przyjaciel w moim wieku, zresztą wtedy mały chłopak, do wszystkiego brał chleb, czyli bagietkę. I w Kutnie na stacji on chciał bagietkę do rosołu, chciał chleb do rosołu. Chleb tutaj tego i kelner mu nie podał, bo mówi, że się do rosołu chleba nie podaje. Ten fenomen pana zaskakuje, onieśmiela, trochę przeraża fenomen tego serialu? Nie, tylko że wydawało mi się, że to jest strasznie proste wtedy ośmieszyć ten system, że na przykład Łomnicki w ostatniej taśmie Krapa otwierał szufladę i jeszcze nie. I widać, że ma na coś apetyt i jeszcze nie. Do lata 80. Znowu to jeszcze nie. Już nie może, ale jeszcze raz zamyka tę szufladę i w końcu wyciąga z niej banana.
No to owacje na stojąco. Jesteśmy przy basenie miejskim, kąpielisko miejskie. To był w ogóle kiedyś bardzo duży teren, tu zagrodzony, robiony, bardzo popularny. Tu na tym zalewie można było pływać na kajakach i też właśnie podczas już drugiej, trzeciej, chyba czwartej majówki z Baryją, tutaj odbywały się zawody sportowe na przykład dla służb mundurowych. Policjanci kontra... A milicja? Policja, no teraz współczesna. Policjanci kontra strażacy, kontra na przykład straż miejska. W zależności kto jak się zgłosił, czasami no, wyższe instancje komuś tam nie pozwalały, ale udawało się. Potem była młodzież z różnych szkół, potem były różnego rodzaju aktywności fizyczne właśnie, żeby łączyć pokolenia. I to o to przede wszystkim też chodzi, że ten piknik jest po to, żeby pokazać, że można inaczej spędzać czas z rodziną. Przede wszystkim są to gry, zabawy dla całych rodzin. Można przyjść, coś narysować, tematycznie oczywiście związane z przygotowanych zajęć, wziąć udział w warsztatach, pobawić się w stare gry, w Zośkę, w klasy. Różne grupy też społeczne angażowały się w poszczególne projekty i przygotowywały różne fajne sprawy. Można było zdobyć oczywiście nieprawdziwą kartę rowerową, można było nauczyć się pływać bez wody. Takie troszkę absurdalne sprawy też. No ale też coś tu pokazuje, że niepotrzebny nam komputer, tablet, internet, tak. Żeby aktywnie tak. Żeby się dobrze bawiły. A do tego praktycznie przy każdym z tych pikników zawsze na koniec był organizowany konkurs wiedzy na temat albo danego, tematycznie, jeżeli to byli zmiennicy, to na przykład zmiennicy tylko, albo cały Baryja, albo tylko 07 zgłoś się. Wróćmy do tych zmienników, do naszego dzisiejszego bohatera, Mieczysława Hryniewicza. To niesamowite, że de facto Kutno w tym serialu nie zagrało i odzywa się właśnie w tym jednym z odcinków. Jednocześnie też mamy takie sygnały o tym, że coś się dzieje w regionie łódzkim po drogowskazach. Tam się z Duny pojawiają, gdzieś jest kontekst Łowicza. Tak. Więc to wszystko gdzieś tam powraca. No ale Mieczysław Hryniewicz tutaj przyjechał. Jak rozumiem także, pojawiają się na tych majówkach z Baryją te słynne żółte taksówki 13-13. Przyjechał żółtą taksówką 13-13. Zaprzyjaźniony. Jest w Polsce, nazwiska niestety już nie pamiętam, ale jest w Polsce taki fan serialu, który tę taksówkę sobie nabył. Żółtego Fiata. No nie, no przygotował ją. I jeszcze, zrekonstruował, tak? Ja myślę, że o tym pan Hryniewicz będzie mówił, ale poprosił Hryniewicza, żeby zawiózł go do ślubu tą taksówką. Tak, jest taka historia. To się zdarzyło, o tym też było opowiadane u nas na majówce. On właśnie przywiózł właśnie pan Hryniewicza i Pryngowskiego do Kutna. Wtedy też powitanie było i było na rynku zduńskim przez Centrum Teatru Muzyki i Tańca. To jest filia Kutnowskiego Domu Kultury, gdzie też rozgrywa się piknik z Baryją. Było odsłonięte taki duży pomnik myszy. Tej myszy, którą też możemy spotkać w wynikach, która miała tam ogon w kształcie... Jest nadal? No nie, mysz była zrobiona z... koleżanka ją zrobiła ze steropianu i tam patynowała, robiła. Ale była duża taka. Nie przetrwała próby czasu, ale była. Czy dla aktora taka rola, tak charakterystyczna, która zostaje z panem po latach, do której pan wraca tyle razy i jest pan razem, jak gdyby jest pan w tym fenomenie i go tworzy i buduje i chętnie o tym opowiada, jest błogosławieństwem, czy czasami bywa przekleństwem? Oczywiście, błogosławieństwo, proszę pani, to nie była rola charakterystyczna, to byłem ja przecież, to jest, jak ja się po latach jako 70-letni facet dowiaduję, że kochała się we mnie Magda Mołek, to co ja mam być nieszczęśliwy z tego powodu. Po latach dopiero się przyznałem. No niestety ona wtedy miała chyba 4 albo 7 lat, także że to są bardzo piękne chwile, tak samo Piotruś Pręgowski też miał takie fanki i tak dalej, także... że ja jestem w kolejce narzekających na końcu, w ogóle do dzisiaj. No bo niektórzy aktorzy mówią, że taka szufladka, która kiedyś się otworzy i do której aktor jest wkładany i potem pozostaje, czasami jest obciążenie. Ja wiem, ja przeżyłem w Teatrze Narodowym, jak Kopiczyński wchodził na scenę, jak wszyscy 40-latek i tego, jak ja wchodziłem na scenę za Siemiona, za fantastycznego aktora Wojciecha Siemiona,
i to słyszałem jęk na widowni, co tutaj jakieś tam Siemiona dajcie. To są takie chwile, no trudne dość, no, ale to wszyscy jesteśmy żywymi ludźmi, także to są reakcje takie. Czyli nie obraża się pan na ale to, nie ma skąd, że w życiu nie, i to ci ludzie mieli prawo krzyczeć Siemiona dajcie, a nie jak byli przygotowani, że Siemiona zobaczą, a nie Chryniewicza jakiegoś tam, to jeszcze było przed zmiennikami zresztą, może po zmiennikach. Zmiennicy potem już wszystko zmienili. Inaczej. Nie wiem, nie jestem przekonany, ale to naprawdę takie sytuacje się w życiu zdarzają, zdarzały i zdarzać będą, że policjant mnie bierze na rondzie, na tę kostkę swoją brukową i mówi, pan taki stary taksówkarz i nie widzi, że jest znak zmieniony i na pamięć pan jeździ. Powiem tak okropnie, no przerąbane, no nic panu nie ujdzie na sucho. No. Nie, to uszło na sucho, tylko że no, taki stary taksówkarz i znaków nie ogląda. A tak prywatnie to pan lubi jeździć samochodem? Kierować? Ja, proszę pani, prywatnie już samochodu nie prowadzę, tylko za pieniądze. Nie palę też, tylko za pieniądze. Zresztą ja nigdy nie paliłem, ale podpalałem czasami. Także, że moja żona bardzo dobrze prowadzi, lubi jazdę samochodem. Przesiadł się pan na fotel pasażera. Jak ja prowadziłem, to ona też prowadziła, to ja powiedziałem, że nie będą prowadziły dwie osoby, tylko jedna prowadzi samochód. No i tak się stało i tak jest. I ja szczerze mówiąc się nauczyłem jeździć inaczej, także komunikacją miejską i dużo chodzę, czego niestety nie widać po mnie, bo jeszcze za mało, jak się okazuje. Oj, trochę kokieterii wyczuwam. No oczywiście, pewnie, że tak zaraz będzie trądzik młodzieńczy. Niech będzie. Nie, może nie. Ma pan dużo radości, jak o tym wszystkim opowiada. To znaczy, że po latach cieszy. Jak się kocha, to co się robi, to się nie pracuje. Tylko się czerpie radość z tego po prostu. Jeżeli jeszcze jest zdrowie, szczęście w rodzinie i dookoła, w miarę tam, no przynajmniej do mojego płotu, no to jest bardzo dobrze. Jak się spojrzy troszkę dalej, gdzieś poza płot, to już jest inaczej. I to mnie bardzo martwi, dlatego że ja pamiętam Igora Śmiałowskiego w radio, jak miał córkę w Hiszpanii i tak marzył o tym, żeby wsiąść w samochód i tak sobie przyjechać bez wiz, bez tych trudów pod ambasadami, tak prosto do Hiszpanii, na swój koszt, zatrzymać się po 500 kilometrach w motelu, zjeść kolację piękną, coś nowego zjeść, ciekawego z regionu na przykład. I potem dalej następnego dnia 500 kilometrów. I tak do tej Hiszpanii na 3-4 razy łatwo by się dojechało. Fiatem 125P. No, trzymamy za to kciuki. A pan o czym dzisiaj marzy, tak prywatnie i tak zawodowo? A ja prywatnie o tym marzę, żeby wspólna była kontynuowana. Nie będę mówił dokąd, ale długo. Macie jakiś limit? Nie mamy żadnych limitów. Nie mamy żadnych limitów. Myślę, że takim wzorem dla mnie przynajmniej może być moda na sukces. O, no to trochę no jeszcze spędzicie na tym planie czasu. No, to mnie się podoba. Wciąż aktywnie. To mnie się bardzo podoba. Czy Mieczysław Hryniewicz, który w Zmiennikach, w tym jednym z odcinków, właśnie zmierzał w pościgu na dworzec kolejowy, też tutaj był? Miał okazję tutaj być? To musi pani się dopytać pana Mieczysława, tak? Bo nie wiem, czy tą słynną taksówką 13-13, no bardzo możliwe, że oni tu podjechali, bardzo możliwe, że tak. To ja w tym czasie pilnowałem otwarcia już przed budynkiem naszym, gdzie działa się cała impreza. To my o to dopytamy, a tak jeszcze pytając już praktycznie na koniec naszego spotkania o te elementy Barei i różne symbole, znaki, szlaki Barei w Kutnie, no to mamy oczywiście ulicę, mamy ten dawny już, nie ma go, pomnik myszy, tak, czy rzeźby myszy, tak, jakbyśmy to określili, ale był też pomnik róży. Róży. On funkcjonuje czy nie? Też nie. To też była akcja taka no, jednorazowa, kilkudniowa, specjalnie przed budynkiem Centrum Teatru Muzyki i Tańca na starej fontannie, która tam była. No w ogóle teraz to wszystko jest tam zmodernizowane, to miejsce wygląda inaczej, a na tej fontannie była zamieszczona duża metalowa róża, metaloplastyka, do której był nalany płyn palący i Krystyna Podleski uroczyście odpaliła. Teraz Stanisławowi Tymowi oczywiście towarzyszyła, tak, w misiu. Tak, była gościem właśnie
majówki zbawiają pod hasłem Nie ma róży bez ognia. Uroczyście podpaliła tę różę, odpaliła ją, ona płonęła, ten kwiat róży płonął i otwarta została majówka wtedy z nią. Ona była wtedy głównym gościem, było spotkanie z nią, zagrała swój monodram. No i tak tradycyjnie wiele innych atrakcji odbywało się. Jak rozumiem, już szykujecie się na tę 11. majówkę w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że już nie absolutnie niepandemicznym no, i nie pod znakiem restrykcji. Też na to liczymy. Pomysły w głowie są. Baryzmów współczesnych nie brakuje, więc na pewno będziemy z tego korzystać. Ale wcześniej oczywiście zapraszamy, żeby sobie w ogóle urządzić wycieczkę do Kutna różnymi szlakami, czy to właśnie filmowymi, czy to z Bareją, czy muzycznymi. Czy muzycznymi właśnie. Jeremi Przybora, będziemy też o tych wydarzeniach przypominać. No i oczywiście Święto Róży, tak. Jak co roku, w tym roku kiedy? 3-5 września. Najbardziej różany weekend w całej Polsce. Gorąco zapraszamy, bo jest po co przyjechać, warto przyjechać. Jeżeli się miłośnikiem róż, można nabyć najlepsze sadzonki, najlepszych hodowców i producentów. A jeżeli kocha się muzykę, kocha się inne atrakcje, to także warto przyjechać do Kutna wtedy. To proszę sobie zanotować ten pierwszy weekend września w kalendarzu, a o wszystkim opowiadał Krzysztof Ryzlak z Kutnowskiego Domu Kultury. Bardzo dziękujemy za tę wycieczkę po Kutnie. Dziękuję także za zaproszenie. A Łódź Filmowa dla Pana to jest jakiś symbol? To są wspomnienia z młodości, że Pani je zacząłem w 1973 roku, zapis zbrodni. Czyli wspomnienia z młodości Łódź Filmowa. Tak, Łódź to jest hotel mazowiecki, którego już nie ma, Grand Hotel, Sala Malinowa. Remontowany teraz. Sala Malinowa, no parę osób, których nie ma, czy wiele osób, których już nie ma, to jest dla mnie Łódź. Ale to są właśnie moje fantastyczne początki. Zapis zbrodni, główna rola, opadłyście z drzew, główna rola poetycka. Tu jest zbrodniarz, tu poezja. Potem barwy ochronne u Zanussiego. Miałem coś innego zagrać, ale zagrałem tam studenta, bo kto przy mnie mógł zagrać pracownika naukowego wtedy. I naprawdę fantastycznie zaczynałem, ale gdzieś tam się pogubiłem. Potem troszeczkę, jest też taki niezły film, Pejzaż horyzontalny, który w scenariuszu był bardzo dobry, wydawało mi się, a potem się gdzieś tam troszeczkę z różnych względów zresztą, bo to... Mam parę takich ładnych opowiadań z tamtego czasu o cenzurze, na przykład w teatrze, w filmie, no ale to są jakby sprawy na inne audycje, na inne spotkania. To my zapraszamy do Łodzi. Może nawet w innym czasie, proszę Pani. Zobaczymy. Zapraszamy do Łodzi, zapraszamy do Kutna. Będziemy śledzić, kiedy Pan się pojawi w tej żółtej taksówce, także w naszym regionie. I bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Mieczysław Hryniewicz, dziękujemy bardzo, kłaniamy się nisko. Ja też, dziękuję ślicznie. Filmowe lato z Radiem Łódź.